Trochę czasu minęło już od premiery pierwszego zwiastuna filmu X-Men Apocalypse. Pora to więc nadrobić. Zwiastun rozpoczyna się wizją młodej Jean Grey, w której to widzimy zapowiedź wielu kataklizmów, jakie to nawiedzą Ziemię. Wiemy, że zwiastuje to nadejście Ensa Batnura, czyli tytułowego Apokalipsa. Pojawia się również tam profesor X, który uspokaja młodą mutantkę, że jest to tylko zły sen. Jakiś czas później Charles spotyka się z Moirą MacTaggert, która to przybliża mu opowieść o pierwszym na świecie mutancie. W komiksach Apokalips urodził się w starożytnym Egipcie jako to pierwszy na świecie mutant. Jako dziecko został porzucony na pustyni, a następnie przygarnięty przez bandę pustynnych bandytów. To tam właśnie młody mutant pojął, że tylko najsilniejsi mają prawo chodzić po tym świecie. Dzięki swoim zdolnościom pokonał nawet ówczesnego faraona. Później to prowadził wiele wojen na świecie, aby to odnaleźć tych najsilniejszych. Podkreślam, że jest to tylko ułamek z jego komiksowej historii. Do jego oryginalnych mocy należały. Supersiła długowieczność potrafił również zwiększać rozmiary swojego ciała. To dopiero początek, później w komiksach wszedł do tajemniczego statku kosmicznego, gdzie to zgłębiał wiedzę, która była w nim zawarta. Po paru tysiącach lat wyszedł z niego odmieniony. Ubrany w biopancerz przybrał imię Apokalips, a jego wachlarz mocy rozwinął się, co uczyniło z niego niemalże Boga. Wracając do zwiastuna, widzimy tam, że Apokalips wraca, jak to sam mówi, aby stać się tym prawdziwym liderem świata. Towarzyszy mu tak zwanych czterech jeźdźców Apokalipsy. W komiksach byli to mutanci, których moce zostały letko zmodyfikowane, aby stali się silniejsi. Ich skład zmieniał się na przestrzeni lat. W filmie będą nimi. Magneto, który po ostatnim filmie, gdzie to został upokorzony na oczach całego świata, według informacji przebywa w Polsce. Tam zapewne pojawi się Apokalips, który zaproponuje mu dołączenie do jego jeźdźców. Młoda Storm, która jak wiemy w przyszłości stanie się X-Menką. Psylocke, która to posiada zdolności telepatii oraz wytwarzania energetycznych ostrzy. Przy okazji jest specem od wschodnich sztuk walki. Angel, który pojawił się już w trzecim filmie o X-Menach, ale tu będzie to pewnie inna wersja tej postaci. W komiksach był również jednym z jeźdźców Apokalipsa, który wraz z Mister Sinisterem zmienili jego wygląd. Można tu również wspomnieć, że jego skrzydła stały się metalowe, tak jak widzimy to w trailerze. W zwiastunie pada pewna kwestia, że pierwszy mutant posiada kontrolę nad resztą mutantów. To by tłumaczyło, czemu towarzyszą mu na przykład Storm czy Magneto. Widzimy również, że zostaje porwany profesor X. W jakim celu możliwe, że Apokalips chce wykorzystać jego moc, aby odnaleźć resztę mutantów lub tylko tych najsilniejszych? Przy okazji w tym filmie po raz pierwszy zobaczymy, jak to profesor X traci swoje włosy. Aby go ratować, prawdopodobnie Mystique powołuje nowy skład młodych X-Men. Film dzieje się w latach 80. lub też wczesnych latach 90., stąd młode wersje postaci takich jak Jean Grey, Cyclop, Nightcrawler oraz nowość Jubilee, która to potrafi kontrolować i tworzyć eksplozje w formie fajerwerków. Nie zabraknie również takich postaci jak Havok, ciekawe czy okaże się, że Scott jest jego bratem. W komiksach byli rodzeństwem, ale inaczej niż w filmie Scott był tym starszym bratem. Obawiam się również, że zginie podczas porwania profesora. Zauważcie, że w zwiastunie biegnie on w stronę Apokalipsa, a później nie widać go już jako pasażera samolotu X-Menów, którzy ruszają do walki. Pojawią się również ponownie Beast oraz Quicksilver. Ciekawe, czy zostanie rozwinięty wątek, że Quicksilver jest synem Magneto. Może to właśnie w finale Pietro nawróci swojego ojca na dobrą ścieżkę. Tak jak wcześniej było to zapowiadane, w filmie ujrzymy wiele zniszczeń wywołanych przez Apokalipsa. Będzie to również chyba największa bitwa, w jakiej to brali udział X-Meni. Tyle na dzisiaj, a ja mam dla was pytanko. Czy myślicie, że Mystique będzie matką Nightcrawlera, tak jak było to w komiksach? Zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę, a jeżeli czekacie na więcej moich filmów, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. Cześć, trzymajcie się, pa!